Cześć! Witamy Was serdecznie. Z tej strony Chris Górski. A z tej Grzesiek Stasiuk. Zapraszamy Was do naszego świata nagrań, produkcji i aranżacji. No i dobrej zabawy, Chris. A to wszystko na setkę cyklicznie co tydzień w każdą środę o 20. Będziemy rozmawiać o wszystkim, co dotyczy zagadnień związanych z tak mało znanym zajęciem, jakim jest produkowanie muzyki. A ponieważ zamierzamy prowadzić nasze spotkania na setkę, spodziewajcie się niespodziewanych sytuacji. Nawet my jeszcze nie wiemy, jak to się potoczy. Wiemy natomiast jedno, to nasza pasja i powołanie. I chcemy się tym z Wami podzielić. I nie zabraknie też gości. To prawda, Grzesiu? Co tydzień na setkę wymęczymy jednego delikwenta. Zadamy mu proste pytania i zmusimy do trudnych odpowiedzi. Będziemy gościć muzyków nie tylko sesyjnych. Trenerów niekoniecznie personalnych. Realizatorów nie tylko dźwiękowych. Coachów nie zawsze wokalnych. Artystów. Kompozytorów. Autorów. Producentów. Wokalistów. Muzyków. Muzyków już było, Grzesiu. A, no tak. I wielu innych. Pokażemy Wam świat produkcji z zupełnie innej strony. Pokażemy Wam nasz świat na setkę. Bądźcie z nami już w najbliższą środę. Startujemy o 20. Na dzisiejszy odcinek zapraszają mecenasi APS, Universal Audio. Patronat medialny nad Na Setkę sprawuje portal muzyczny uptown.pl. Halo, halo, dzień dobry. Halo, halo, witam, dzień dobry. Cześć, Chris, witam, ale się zmieniłeś, chłopaku. No, tak? Troszkę tak, włoski już sobie urosły. Okazało się, że polepszyło mi się ze wzrokiem, także ściągnąłem okulary, założyłem czapeczkę i jestem gotów. Pięknie, to tak świątecznie dzisiaj. Kurczę, ale strasznie mi kogoś przypominasz. Czekaj, przypomnę sobie. Nie, zapytamy widzów. Kogo wam Chris przypomina dzisiaj? Może tak, o. Patrzka, ci zatkało. Zatkało. Ale to zależy, tak, wiesz, który? Ten czy ten tutaj, wiesz, po prostu. Kochani, oczywiście dzisiaj ze mną Robert Cichy. Tak, żeby nie było za łatwo naszemu gościowi, to weźmiemy go w dwa ognie. Witamy Was serdecznie, oczywiście w imieniu swoim i świetnego Mikołaja, który pomaga nam w realizacji tego programu. I co, jedziemy z koksikiem, nie? Jedziemy. Szybkie, tylko mamy parę ogłoszeń parafialnych, jak to zawsze bywa. I ogłoszenie pierwsze jest, kochani, potrzebujemy bardzo Waszej pomocy, ponieważ szukamy osoby, która będzie nam mogła pomóc w tym wszystkim, co dzieje się między środą od godziny 21.30 do środy do godziny 19.59, czyli wszystko, co się dzieje poza programem. Jednym słowem, ogarnięcie postów, reklamy, te wszystkie rzeczy, zakładanie wydarzeń, no wszystko. Po prostu my już sobie nie wyrabiamy, nie mamy już na to czasu. I bardzo Was prosimy, puściwici, kto ma ochotę trochę pobyć z nami i popracować przy nasetce, wyślijcie maila nasetkę.show@gmail.com. W temacie napiszcie pomoc na setkę, wrzućcie swoje CV, no i będziemy sobie razem pracować. No fajnie, jak będziecie kreatywni, będziecie mieli lekkie zacięcie dziennikarskie może. Dobrze, gdybyście jeszcze byli fanami naszymi. Możecie też uwielbiać prowadzących. To wszystko jest dozwolone. Nie, tak chyba tak. Jak najbardziej. Pomóżcie. Oczywiście tak. Oczywiście, jak wiecie, możecie wspierać nasz program poprzez Patronite. Robert, kojarzysz Patronite? No, co tu powiedzieć więcej? No Patronite, pamiętajcie o tym, że są tacy ludzie jak właśnie tutaj goście nasi wspaniali z Na Setkę i nie tylko. Są artyści, są też zespoły i takie coś jak Patronite zawsze pomaga, zawsze wspiera, bo pamiętajcie, że im nas jest więcej, tym więcej fajnych ludzi, fajnej rozrywki, fajnych takich po prostu momentów jak te. Także pamiętajcie, żeby wspierać dobre sytuacje i dobrych ludzi. A przy okazji można też wspierać nas, a ci, którzy nas wspierają, to właśnie wszyscy ci, którzy są teraz na tablicy, bardzo Wam serdecznie dziękujemy za wsparcie. Żeby zostać naszym patronem, wystarczy wejść na patronite.pl/nasetkę. Tam wrzucacie nam parę grosciszów. My dzięki temu prowadzimy ten program dla Was. Zapraszamy takich gości jak m.in. Robert. I ciągniemy to dalej dla Was. Macie przy okazji dostęp do VIP roomu, w którym, co ciekawe, dzisiaj będzie kontynuacja naszej rozmowy, czyli po zakończeniu programu wszystkich VIP-ów zapraszamy do VIP-roomu.
A tam są wszyscy nasi goście i będziemy się też spotykać tam od przyszłego roku co wtorek, raz na dwa tygodnie będziemy sobie mogli pogadać. A dzisiaj już teraz zapraszam was po programie do VIP-roomu. Wskakujemy i ciągniemy dzisiejszą rozmowę, bo ona na pewno się nie skończy w godzinę. Co tam jeszcze mamy? Oczywiście będzie dzisiaj konkurs, będzie do wygrania kolejny kubek. Robert już ma swój. Nie, nie ma, ma swój. Masz swój kubek. A ty masz swój. A my mamy swój. I to taki oto kubek będzie do wygrania. Na setkowy. I to pytanie zada nasz dzisiejszy gość, o którym jeszcze nie powiem nic. Zapraszamy do subskrybowania YouTube'a. Do czego jeszcze? Na Facebooka, Robert? Gdzie tam jeszcze? Na Facebooka, nie wiem, na Insta. Tak jest. Wbijajcie, obserwujcie i udostępniajcie. Tak jest. Na Insta, na Facebooka, na stronę. I na stronę. No, kurde, no pewnie. Wiadomo. Dziękujemy naszym mecenasom za wsparcie i jesteśmy gotowi do rozpoczęcia naszego programu. Jak tam, Robert Waszete? Nagrałeś jakąś piosenkę do filmu? Miałeś takie do czynienia kiedyś? No pewnie. To już zaczęło się tak naprawdę, słuchaj, od nagrywania muzyki chyba do reklam. Od takich pierwszych, jak jeszcze mieszkałem w Opolu, to tam miałem z kolegą taki epizod, że nagrywaliśmy trochę muzyki do reklam, do miejscowego radia lokalnego. A później to się zaczęło trochę bardziej, znaczy rozwijać i miałem okazję tam porobić właśnie jakąś muzykę właśnie firmy holenderskiej, która już brała właśnie muzykę do swojego materiału takiego audiowizualnego właśnie, więc tam żeśmy robili już muzykę. No a później w Warszawie już miałem okazję nagrywać do, czy na przykład z Maciejem Zielińskim, do jakichś właśnie też reklam, czy do filmów. I to czasami właśnie to były takie duże, zaangażowane w mnóstwo osób było w to i to były duże takie przedsięwzięcia, gdzie była już orkiestra, gdzie był potężny zespół, gdzie to było nagrywane w S4 z dużą ekipą i to już była taka prawdziwa praca, ale też były oczywiście na przykład takie sytuacje, gdzie nagrywałem sam osobiście na przykład jeden instrument, który wysyłałem tylko jako po prostu jakąś zajawkę albo na przykład też miałem okazję już tam od w sumie na pierwszej i drugiej, w pierwszym i drugim sezonie Roysta nagrywać też gitary razem. Produkcję tą robił Janek Komar. Aha. I też mieliśmy okazję pracować. To była ciekawa praca, bo tu też mieliśmy też wgląd w sytuację, w scenariusz. No i tutaj żeśmy czarowali. Mieliśmy już jakby wizję. Wiedzieliśmy, on też wiedział tak naprawdę, co chce tam uzyskać ode mnie i co w którą mamy stronę iść. Już mieliśmy troszeczkę zdradzone, w jakich to latach się dzieje, gdzie będą też akcje, do czego będą też pewne motywy, które żeśmy nagrywali. Także tutaj mieliśmy jakby takie spektrum tutaj dosyć szerokie i wiedzieliśmy na czym stoimy, bo często było tak, że jak nagrywałem jakąś rzecz, to jeszcze człowiek do końca nie wiedział, tak, czego oczekiwał, co to jest, albo nawet nie zdradzał mi na przykład jakichś szczegółów, tylko mówił mniej więcej o co mu chodzi, ale nie mówił do czego to jest, do czego to ma być, jaki to jest klimat, czy to jest reklama, czy to jest na przykład film, tylko kazał mi coś czasami nagrać w ciemno, co też bywało fajne, bo to też nie było takie nakreślone od razu, tak, ja też nie wiedziałem, tylko budowałem. Także to jest, jeśli chodzi o przygody, to rzeczywiście ostatnio to z Roystem, a wcześniej to takie różne epizody, jeśli chodzi o reklamy, o jakieś takie krótkie filmiki, to tylko tyle. Czyli ale masz doświadczenie. Tak, tak, gdzieś tam byłem, w studiach, gdy w sesji, pracowałem najbardziej to z Maciejem Zielińskim i z Jankiem Komarem. Super, super. To trochę ci zazdroszczę, bo ja nie miałem w ogóle do czynienia z muzyką filmową, a tym bardziej dzisiejszy odcinek jest fajny, bo to trochę będziemy gadać o tym, jak przygotować piosenkę do filmu. No w sumie jest taki tytuł tego, ale jak to zrobić? Jestem strasznie ciekaw, bo Chris ma ogromną wiedzę o tym i za chwilę go pewnie o to będziemy pytać. Słuchajcie, nie przeciągajmy, myślę, że możemy go zapraszać, co? Dajemy? Dawaj. Zapraszam. Kochani, przedstawię go tylko w dwóch słowach. Przedstawię go jak zawsze. Inżynier dźwięku, absolwent SAE w Paryżu. Po 16 latach intensywnej pracy we Francji jako realizator nagrań, producent muzyczny oraz kompozytor wrócił do Polski, gdzie prowadzi własne studio nagraniowe Audio Planet. Od wielu lat współpracuje z telewizją, tworząc muzykę głównie do filmów dokumentalnych i seriali telewizyjnych.
Ponadto nagrywa i pracuje jako producent z wieloma artystami zarówno polskimi i zagranicznymi. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się na warsztatach oraz jako wykładowca Politechniki Gdańskiej, gdzie jest współtwórcą polskiej firmy APS, produkującej aktywne monitory studyjne o światowej renomie. Nasz serdeczny przyjaciel, prowadzący ten program jednocześnie, Chris Górski, zapraszam cię serdecznie do nas. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak ci tam po drugiej stronie? Bardzo mi miło i jest to bardzo ciekawe uczucie słuchać ciebie mówiącego o sobie, znaczy o mnie, jakby o gościu, więc tak bardzo ci dziękuję za to doświadczenie. Bardzo proszę. Kochany, dzisiaj mamy fajny temat. Jestem mega ciekaw tej rozmowy naszej, bo tak naprawdę mam takie przekonanie, że ta wiedza naszych no nie tylko widzów, ale ludzi, którzy robią w ogóle muzykę, produkują piosenki, jest niewielka, jeżeli chodzi o przygotowanie ich do filmu. To się robi w jakiś pewnie specjalny sposób, albo są jakieś wytyczne. Zaraz mi to pewnie wszystko opowiesz. Tak. Porozmawiamy sobie o tym. Dobrze. Robert, pierwsze pytanie. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Pan pyta. Proszę. No właśnie tak, pierwsze pytanie chciałem ci zadać, to kiedy miałeś pierwszy raz styczność właśnie z muzyką filmową? Kiedy to było? To było w Paryżu, musiałby to być koniec lat 90. Zrobiłem właśnie Nomen Omen, dwie piosenki. Jedną do jednego serialu i drugą do takiej sagi kilkuodcinkowej telewizyjnej. Czyli to już był taki temat właśnie pisanie piosenki, ale już konkretnie pod dany film, trochę to jak ty robiłeś, czyli mamy zlecenie i robimy piosenkę, to były piosenki, jedna była w środku filmu, a druga była tytułową piosenką właśnie produkcji i to była moja pierwsza styczność, a potem muzyka filmowa to chyba pierwsze ścieżki zrobiłem dla mojej siostry Moniki Górskiej, która zrobiła bardzo dużo filmów w swoim życiu, a bardzo szybko potem pojawił się Piotr Mikołajczak i to z nim ta przygoda jakby się bardzo rozwinęła i szczególnie tutaj w Polsce po moim powrocie. Nie? No tak, ale to są dwie różne rzeczy. Piosenka do filmu to jest zupełnie co innego niż muzyka do filmu. Zupełnie, właśnie i to jest ciekawe. No. Tak. I teraz powiedz mi tak, czy każda piosenka może pojawić się w filmie? Tak. Tak, krótka odpowiedź, tak, tylko że tak jak nie wiem, to działa, powiedz właśnie, bo to chyba działa... nie jest tak, że do końca każda, ona musi mieć jakieś wytyczne chyba, nie, czy nie? To znaczy mi się wydaje, że potencjalnie każda może znaleźć się w filmie, natomiast oczywiście bierzemy pod uwagę piosenki, które same w sobie są dobre, tak, mówimy, no, one po prostu dobre piosenki. Natomiast bardzo często się spotykam na przykład z czymś takim, że artysta do mnie dzwoni i mówi, słuchaj, ja jednak będę potrzebował playbacku, nie? Bo na przykład występuje w telewizji na żywo i śpiewa do podkładu. I tego podkładu nie ma z jakiegoś powodu. Bardzo często ludzie o tym zapominają, a to jest podstawa, żeby mieć podkład. Otóż podkład to jest tylko początek tej historii właśnie. O to chodzi, że w momencie, kiedy ktoś wkłada utwór jakiś, który nie został przeznaczony, napisany specjalnie pod film, tylko bierze go z jakiegoś banku, ktoś mu to wysłał, prawda, to on może na przykład powiedzieć sobie, no fantastyczny kawałek, ale ja potrzebuję tylko instrumenta. Albo potrzebuję tylko głos i gitarę z całej aranżacji, bo to mi bardziej pasuje. Mhm. Bardzo często odbija się o to, że nie ma tych wersji, po prostu one nie istnieją. Więc to, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, to jest właśnie to, jak zrobić, żeby nie tylko tworzyć, ale już przerabiać te piosenki, które mamy w taki sposób, żeby ta osoba docelowa, która będzie wkładała to do filmu, którą jest z reguły edytor muzyczny, tudzież realizator dźwiękowy też, który czasami wkłada to na końcu w zależności od wielkości projektów, to jest to wiele osób lub jedna osoba odpowiedzialna za dźwięk i muzykę jednocześnie. Więc no, o tym to jest ta kwestia, tak? Czy twoja piosenka może się znaleźć? No, pamiętajmy o tym, że jeżeli jest wokal w piosence, to jedyny moment tak naprawdę, no, jest ich parę, ale jeden z głównych momentów, gdzie może ona zaistnieć z wokalem, to jest kiedy nie ma dialogu.
prawda? No bo wtedy nie, jakby nie walczymy z nikim, tylko ta piosenka wręcz dopowiada może jakąś kwestię w tym filmie, pomaga może widzowi odczuć bardziej emocje danej sceny. Drugi takie scena, jakby drugi sposób, w jaki może ona wylądować w filmie, to jest tak zwana muzyka zastana. Czyli muzyka zastana jest na przykład, kiedy dwoje osób lub cała scena ma po prostu miejsce w kawiarni na przykład, w której leci muzyka. Czyli ta muzyka, powiedzmy, że Roberta piosenka leci sobie z tyłu w jakiejś fajnej kawiarence, dwoje osób gada i wtedy ta piosenka leci, ale ona, wiemy jak to wygląda, ona jest taka bardzo ściszona, żeby nie przeszkadzać dialogowi. Backgroundowa taka po prostu. Coś jak taka muza do windy, tak? Taka. Taka jest backgroundowa. Niejednokrotnie zdarza się tak, że robimy tak zwane klamry, czyli klamrą jest na przykład wersja instrumentalna w danym miejscu, i to otwieramy jakby nawias, można powiedzieć muzycznie, a zamykamy go właśnie wersją na przykład inną, no, albo inną instrumentalną, albo właśnie z wokalem. Czyli jakby mając te różne wersje, możemy jakby dostosować ten sam utwór, tak? Dać różne opcje temu, który będzie je wkładał, i im więcej tych opcji będzie, tym większe są szanse na to, że on doceni, tak, że ta muzyka została przygotowana w taki sposób, żeby on jak najłatwiej mógłby to wrzucić, a wszyscy wiemy, że ci ludzie są bardzo, bardzo zajęci, proces w ogóle powstawania filmu jest intensywny, muzyka i dźwięk są na końcu, czyli wszyscy na nas czekają, tak? I z reguły mamy po prostu dużą presję czasową. Więc ta osoba nie będzie traciła dużo czasu, tylko będzie pracowała z taką muzyką, która jest od razu łatwa do wrzucenia. Nie? I co za tym idzie? Dobra, poczekaj, bo tu się otwiera się w ogóle, otwiera się nowa możliwość dla artystów w ogóle, z tego co widzę, bo tak naprawdę no, rynek jest już w tej chwili tak nasycony muzyką, że w zasadzie no, nie ma jej gdzie sprzedawać. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, ale jakby... No już jest coraz trudniej, nie? Radio w zasadzie w większości odmawia. Musisz mieć naprawdę albo hita, albo nazwisko, albo plecy. Jest mnóstwo fajnych piosenek, które w ogóle jakby, wiesz, gdzieś utykają po drodze. I to jest fajny pomysł na to, gdzie jeszcze może temu zafunkcjonować. Moje pytanie jest od razu takie, bo mówisz, że te piosenki wybierają ludzie, którzy się zajmują wkładaniem muzyki do filmów, tak? Na co oni zwracają uwagę tak naprawdę? To jest uzależnione od filmu, nad jakim oni pracują, czy ta piosenka po prostu musi być jakaś, czy ona właśnie musi być w różnych kombinacjach? Jak to jest? No wiesz, to zaczyna się od tego, że osoba odpowiedzialna za ułożenie tej ścieżki dźwiękowej, i tu mówimy właśnie o projektach, i takich jest bardzo wiele, gdzie muzyka nie jest napisana specjalnie pod film lub tej muzyki jest stosunkowo jakaś tam porcja, a reszta to są właśnie utwory typu piosenki, to oni ich szukają w specjalnych bazach, i to nie są takie bazy, gdzie wiesz, których reklamy teraz widujemy, że zapłacisz 15 euro i masz dostęp do piosenek bez żadnych tantiem, bez opłacania czegokolwiek. To są, ja bym to nazwał takimi bibliotekami trochę śmieciowymi. Natomiast tam, gdzie oni szukają, to z reguły albo są to biblioteki właśnie takie bardziej z wyższej półki, albo są to agenci, którzy znając tą osobę i znając projekty, i to jest bardzo kluczowa sprawa tutaj, o której będziemy mówić, projekty, nad którymi dany edytor lub supervisor pracuje, oni będą wiedzieli, co im podrzucić, bo problem polega na tym, że ludzie mają, powiedzmy, jakiś katalog piosenek. Powiedzmy, że ty, ja i Robert, wszyscy mamy po, powiedzmy, 30 piosenek. Jeżeli teraz wyślemy maila do kogokolwiek, kto się zajmuje wkładaniem muzyki, nie znając, nad czym on pracuje, jakie są jego preferencje, nie znając na przykład ścieżek dźwiękowych, które on zrobił, to strzelamy w ciemno. Po prostu mówimy mu, hej, mam tu katalog, wybierz sobie. To jest ostatnia rzecz, jaką chcemy zrobić. Okay. My chcemy bardzo dobrze wiedzieć, co jest potrzebne. Dlatego rozwiązaniem właśnie takim jednym jest zajęcie się tą kwestią samemu, ale to jest bardzo czasochłonne, bo musisz poznać tych ludzi, przejrzeć całą ich jakby, wiesz, no CV, jakby co zrobili, przejrzeć te filmy,
zobaczyć, czy twoja muzyka pasuje do ich wyborów, bo im bliżej będziesz tych ich gustów, że tak powiem, tym łatwiej dotrzesz do nich. Jakby oni powiedzą, o, okej, ten facet wie, o czym ja, co ja robię, jakiego typu piosenki używam, utworów, czyli on mi przyspiesza pracę. Tak? No a to nie jest tak, słuchaj, bo mówisz, że człowiek wybiera, a to nie jest tak, że skoro mamy tej muzyki tak dużo, tak jak tutaj mówimy, to tak jak żeśmy kiedyś to chyba rozmawiali na temat tych właśnie algorytmów, które też chyba wybierają, tak? No bo człowiek jednak jakby sam producent miał siedzieć nad wszystkimi utworami, to by zwariował, prawda? Tam, tej, bo tak jak słyszałem, jest coś takiego jak też algorytmy, które wybierają, tak? Spośród tam... Wiesz co, ja nigdy nie spotkałem się, żeby algorytm wybierał muzykę do filmów. To, co one robią, to one mogą na przykład w tej chwili używają, dlatego że jesteśmy zawaleni produkcjami opartymi jakimś na samplami, bankach, jakimiś takimi... To te jakby boty są w stanie określić, na ile na przykład sampli Logica zostało użytych. I w tej chwili jest bardzo silnie poszukiwana muzyka na żywo grana, z tego co widać, jakby trendy są takie, niezależnych artystów i dlatego jest ten program dzisiaj o tym, bo właśnie o tym chcę przekonać naszych widzów, że bardzo... To jest rynek ogromny, to nie mówimy o polskim rynku, mówimy o rynku światowym. Ten rynek się rozwija, to są setki miliardów rocznie dolarów i ludzie, którzy to robią, zawsze to jest człowiek. I mi też się zdarza, słuchajcie, w serialu na przykład, gdzie układam jakiś odcinek Leśniczówki na przykład i nie mam pod ręką, tak, jakiejś piosenki, czy no piosenki dajmy na to, którą gdybym miał napisać, to by mi nie starczyło czasu, więc idę do specjalnego banku, który mam jakby mam do dyspozycji na użytek telewizji i mogę sobie wziąć piosenkę, oczywiście zaik zostanie zapisany wtedy na tych autorów i on jest, czas jest dokładnie opisywany i w sposób, jaki ja tego szukam, to szukam po tak zwanych kluczach, słowach kluczowych. I to jest też kolejny element, który jest niezwykle ważny, czyli opisanie swojego utworu tymi słowami kluczowymi, czyli smutny, wesoły, szybki, wolny, tempo, czy ma takie instrumenty, czy takie instrumenty, jakie są wersje tam zadane, bo z reguły jest tak, że jak ja otwieram tą bazę danych, to mam główną wersję oraz wszystkie wersje, które tam się znajdują. Nie i mogę sobie wybrać, czy to jest wersja z wokalem, bez wokalu, czy tylko bębny z pianinem. Czyli jak wpisujesz hasło, nie wiem, strzelanina, to wyskakuje ci ten dany motyw. Akcja, tak, będziesz akcja. Pisał akcja, czy nie wiem, czy napięcie. To wyskakuje ci muza z westernu. Tak, no dokładnie. Tak, możesz napisać na przykład muzyka do westernu i wtedy wyskoczą ci muzyki, które były opisane tymi słowami. I te słowa są niezwykle ważne. Są one tak samo ważne, jak zrobienie dobrej piosenki, nie? Jakby w tym kontekście do filmu. Nie? To już padły pytania, ale to za chwilę, bo te pytania są wynikowe z tego, o czym rozmawiamy. Powiedz, dobra, już wszystko jest w zasadzie jasne, poza tym, że nic nie jest jasne. Okay. Jak taką piosenkę przygotować? Bo mówisz, że ona powinna być w kilku wersjach. Szykować stemy z tego od razu? Tak. Z utworu, który masz, tak. Który nagrywasz? Tak, i nie masterować. Film nie używa masterowanych piosenek. Pamiętajcie, że film ma poziomy jakby zgrywania, tak, miksowania filmowej ścieżki w ogóle całej dźwiękowej, to jest minus 23 lufsy. My mamy to po to, żeby jak ktoś strzeli komuś przy uchu z pistoletu, to ten strzał był bardzo silny. Czyli ten zapas 22 lufsów, bo mamy minus 1, zawsze jest jakby takim tym najwyższym poziomem, jaki telewizja czy film w ogóle przyjmie. I oni to naprawdę sprawdzają. To nie jest tak, że ty sobie zgrasz to tylko i wysyłasz, tylko tam są sprawdzane różne parametry, czego nie ma w ogóle w piosenkach, prawda? Bo w piosenkach nikt nie sprawdza takich rzeczy. Tam i właśnie tym lepiej. Tak, a tu minus 23 plus minus 1 lufs plus minus 1,5, to zależy od telewizji i krajów, ale mniej więcej minus 23 to jest taki standard przynajmniej w Polsce, nie? Czyli ta piosenka absolutnie nie musi być sprasowana, wręcz odwrotnie. Dlaczego? Dlatego, że jak zaczniesz robić stemy, to się wkopiesz, ponieważ cały ten, z reguły ludzie jak miksują, masterują naraz jakby, to mają dość dużo wtyczek na sumie i te wtyczki zupełnie inaczej reagują, jak nagle zaczniesz ściągać elementy i ci się to rozwali. Więc generalnie zasada jest, żeby jednak bardzo ostrożnie robić z wtyczkami na sumie, tylko wszystko robić przedtem,
No i te sumy, jak wiadomo, potem każdy z tych stemów, nie musimy robić ich zupełnie osobno, ale żeby były bębny bas, nie wiem, harmonia, bębny bas, gitary, wiecie. Każda z tych wersji jest waszą piosenką. To jest ta piosenka, jakby ona nadal funkcjonuje w Zaiksie i prawnie jako ten utwór, nawet jak nie ma połowy elementów, w tym nawet wokalu. Nie? Czyli musisz wszystko zgłaszać, w sensie na przykład jak oddajesz właśnie stem, na przykład samym bębnem, tak? To jest jakby jeden osobny utwór, tak? I ty go nazywasz i go zgłaszasz? To jest jakby podwersja twojej głównej wersji, a do Zaiksu zgłaszasz zawsze cały utwór, nie ma znaczenia, ile wersji z tego zrobisz. Ale żeby było weselej, na przykład samą ścieżkę perkusyjną można sprzedać. Można. Tak, możesz sprzedać i to jest jakby Zaiks od tego będzie taki sam, jakbyś sprzedał, jeżeli jest opisany jako ten utwór w filmie, no a będzie, no to tak, tantiemy są dokładnie takie same, niż jakby ktoś ze wszystkim to jakby użył, nie? No ale to od razu to, co mówisz, no ja to robię już od bardzo długiego czasu, ale to też wam od razu podpowiem, że przygotujcie sobie od razu template, w którym robicie sesję, tak żeby te stemy od razu wyleciały. Czyli powiedzmy 15-20 busów, gdzie macie osobno stopę, resztę bębnów, basy, gitary. Ja mam jeszcze rozbite wokale na wokal i efekty. Tak. Oddechy, wokal, szepty. Tak, jakby wszystko mam osobno na osobnych stemach i potem jest też łatwiej tym operować. Także to jest prawda. Nie? Stemy tak. Oczywiście drugą rzeczą jest to, jak ta piosenka będzie funkcjonować w tym filmie, biorąc pod uwagę to, że prawie nigdy nie będzie użyta w całości, prawda? Piosenki nie użyjesz w całości, chyba że jest to końcowa piosenka w filmie, o czym będziemy rozmawiać też, o końcowych piosenkach w filmie, gdzie możesz właśnie popisać się, tak? Końcowa piosenka jest w całości z reguły i to jest taki moment, gdzie można się właśnie pokazać jakby od tej strony całościowo, już z top-line'em, z wokalami, ze wszystkim. Natomiast w środku filmu mamy jakby trzy części. Mamy początek, samo sedno tego kawałka, który wkładamy, i wyjście. I to wyjście najczęściej jest problematyczne. Dlaczego? Dlatego, że jak kończymy naszą piosenkę, prawda, Cichy, Grzesiu czy ja, to po prostu ją jakoś kończymy. Jest to końcówka jakaś harmoniczna, powiedzmy wybrzmienie krótkie. Mhm. Ale może się okazać, że w tym filmie komuś potrzebne jest wybrzmienie długie. Czyli zamiast uciąć ostro na riffach gitarowych, to je wybrzmiewamy. Jak ja robię muzykę do filmów, to często mam przygotowane jakby końcówki różnych długości, bo film nie lubi fejdów. Film lubi naturalne zejścia, jakby to musi jakoś naturalnie wybrzmieć. Więc jeżeli robisz końcówkę na długim zejściu, tak, czyli łączysz tą scenę w jakiś sposób, lub na krótkim, to jest innego typu odczucie niż to długie zejście i nikt o tym nie myśli, jak robi piosenki. Po prostu mamy jedno zejście, prawda? No dobra, ale mówisz o tym, że taka konstrukcja powinna być modułowa, rozwijając tą myśl? Do tego stopnia, że ja bym sugerował robić końcówki do wszystkich części włącznie z bridge'em i ze zwrotką, bo może być tak, że tylko zwrotka wejdzie. Jak zakończy zwrotkę, jeżeli zwrotka ma zupełnie harmoniczny inny koniec niż refren? A może mieć. Czy to się to myślisz wtedy formą piosenki, czy myślisz czasem? Że to się zamyka, to musisz mieć 10, 15, 20, 25 sekund. Czy myślisz muzycznie bardziej? To znaczy te wersje, to akurat zahaczyłeś o kolejną rzecz, czyli tak zwane wersje przygotowane już i z reguły one to jest 15, 30, 60 sekund. I to jest przez ciebie przygotowane i to jest częścią jakby tego. To jest taka paczka, jakby można to nazwać, że ta paczka ma całą wersję, 60 sekund, 30, 15, stemy do tych wszystkich wersji oraz te końcówki. Tak? Natomiast myślę, że jak podliczymy cały czas produkcji, jaki mamy, jaki spędzamy, spędzony nad produkcją piosenki, to robienie tych konkretnych wersji jest stosunkowo już krótkie. Nie? No bo tak, no bo to już jest potem jest. Tak. No. Jedynie... No tak. No, albo tutaj mówisz jakby, nie, żeby już nie było samej edycji, tylko już od początku nagrane trzy na przykład wersje.
O tym mówisz. Znaczy, ja bym po prostu przemyślał te końcówki, jak cichy sam wiesz, bo spędziliśmy nad tym trochę czasu ostatnio, we dwójkę u mnie. To właśnie polega na tym, że my z cichym, jak zrobiliśmy struktury piosenek, prawda, to na koniec jeszcze robiliśmy sobie długie i krótkie końcówki oraz końcówki alternatywne do innych części utworów. I ja się nie zastanawiam tak naprawdę nad tym, jak ta piosenka ma iść, czy ona ma mieć tyle zwrotek lub nie, bo i tak tego nie przewidzisz. My nie mówimy o utworach, które robimy specjalnie pod dany film, tylko o utworach, które wylądują w jakimś filmie potencjalnie kiedyś, nie? I musimy przez to, ja bym w ogóle nie, bo byś zwariował, nie? Jakby wiadomo, nie? Są pewne rzeczy, które będą ułatwiały piosence zaistnienie z wokalem, na przykład niegęste wokale. Rzadkie wokale są fajne. Rzadkie wokale generalnie są lepsze niż gęste wokale, nie? Natomiast nawet piosenka z normalnym jakimś wokalem wyrapowanym czy bardzo szybko zaśpiewanym też gdzieś docelowo może znaleźć swoje miejsce, chociażby jako instrumental, bo edytor muzyczny może powiedzieć, to jest super piosenka, mi się ona bardzo podoba, ale ja potrzebuję tylko instrumental, ale jakby efekt został osiągnięty, no, będzie bez wokalu, ale zaistnieje w filmie. I potem ludzie będą jej szukać, bo tak się dzieje właśnie, że mamy potem playlisty w ogóle z tych filmów, wiecie, które możecie na Spotify'u znaleźć. I naprawdę wielu artystów wypłynęło tym sposobem, że znaleźli się w jakimś filmie i to nie byli ludzie znani, bo trzeba wiedzieć, że zakupienie piosenki artysty znanego jest po prostu kosztowne. Więc nawet większe produkcje szukają wśród ludzi, którzy są mniej znani. No. Zawiesiłeś system trochę, muszę ci powiedzieć. To jest, wyobraźcie sobie, ile piosenek każdy z nas zrobił i każda z nich ma szansę zaistnieć. Każda z nich to jest wasz back catalog. Jakby to są te wszystkie piosenki, które pod warunkiem, że są dobre, no bo jak są niedobre, to nie ma dyskusji, ale jeżeli są dobre, to nawet jeżeli nie odniosły sukcesu komercyjnego, który i tak jest trudno w naszych czasach, to w filmie absolutnie mogą zaistnieć. Okej, okay, a powiedz mi jeszcze, tak wracając, powiedziałeś, że często jak na przykład nie masz już tam jakichś, nie wiem, możliwości, pomysłów, nagle to musisz wrócić do bazy twoją. Masz jakąś bazę tam z utworami, prawda? Powiedz mi, jak się taka baza tworzy? Skąd jest ta baza? Chodzi ci o taką bazę komercyjną? Tak, mówiłeś na początku, że jak już na przykład czegoś ci brakuje, to sięgasz tam właśnie do takiej bazy. Tak, jeżeli nie mam czasu, to nie chodzi o pomysły, tylko najczęściej jest to po prostu czas. Że jeżeli ja mam użyć w serialu 30 sekund utworu, który, nie wiem, na którym bym spędził cały dzień, powiedzmy, nie? Czy nie wiem, 5 godzin, żeby go zrobić, to się nie, zwyczajnie po prostu nie opłaca. Nie ma sensu, poza tym po prostu one, po części te rzeczy już istnieją albo są w stylu, którym w ogóle mi nie leży. Bo jak ja robię muzykę do leśniczówki, to oczywiście większość tego to jest mojego autorstwa, natomiast są tam przestrzenie, w których ja sam, układając tą muzykę, czy moja asystentka Ania, widzimy, że nie ma sensu pchać się w muzykę jakby autorską, nie? Tylko muzykę zastaną na przykład w restauracji, gdzie jest rockowa, albo na przykład elektro jakieś, które powinno być ostro tam dawać i akurat takiego nie mamy, bo takie też przygotowałem i mam banki, bo leśniczówkę składam też z banków, które ja zrobiłem po prostu do przodu. Natomiast jak ich nie ma, no to sięgam właśnie do tych komercyjnych bibliotek i oczywiście no tam wpływają ludzie z całego świata. Tam są piosenki z całego świata. Mhm. No właśnie tak się chciałem spytać, czy to jest tylko Polska, czy to jest... Nie, licencje jest są... Jest chyba najmniej tam póki co, nie? Wiesz co, wszyscy są na to otwarci, zależy, do każdej z tych bibliotek można się zgłosić i ja radzę zgłaszać się do tych najlepszych, bo oni mają wtedy, oczywiście oni mogą ci powiedzieć, że muzyka się nie nadaje z jakiegoś powodu, na przykład jakościowego, no ale jeżeli się nada, no to kontrakty są na wyłączność, oni biorą dość, no połowę z reguły tak zwanej licencji, która jest, jak udzielana jest licencja na użycie, to połowa z tego idzie za pośrednictwo, a tantiemy są po stronie autora. Więc tylko wiesz, no, mieć połowę z licencji, a mieć całość z niczego, no to wiadomo, nie? No.
Kochani, jest wysyp pytań. Bardzo wam dziękujemy, więc ja myślę, że to jest pomału ten moment, żeby wpuścić pytania, ale zanim to się stanie, nastąpią dwie rzeczy. Po pierwsze, Chris zada pytanie, za które rozlosujemy kubek. Ten kubek. A dwa, przedstawimy naszych mecenasów. No, więc dawaj pytanie. Zasada jest jak zwykle bardzo prosta. Pierwsza dobra odpowiedź wygrywa kubek. Tak jest. Dawaj, pytanie gotowe? Pytanie brzmi tak, skoro mówimy o piosenkach w filmie, to pytanie jest takie, kto jest autorem i jaki jest tytuł piosenki końcowej filmów o tytule Born Identity, ale no to jakby Jason Bourne. Tożsamość Bourne'a oraz te wszystkie, każdy z tych filmów ma tą samą piosenkę, więc chodzi o tytuł i autora. Tytuł i autor końcowej piosenki z filmu Tożsamość Bourne'a. Która nie została napisana specjalnie do tego filmu. Która nie została napisana do filmu. No! To chyba tak, dałeś Bogu. A my rozumiem, że puszczamy reklamę w tym czasie. A my w międzyczasie, tak, to jest moment, możecie poszukać sobie w necie. A my dajemy no mecenasów i jedziemy z pytaniami od was. Proszę. Mecenasem dzisiejszego programu jest APS, Audio Pro Solutions. Firma tworząca profesjonalne monitory studyjne, projektowane, budowane i testowane w Polsce. Pełną ofertę APS znajdziecie na stronie www.apscompany.com. Mecenasem dzisiejszego odcinka na setkę jest firma Universal Audio, producent interfejsów z serii Apollo, pluginów UAD oraz systemu nagraniowego Luna. Więcej informacji na www.uaudio.com oraz na stronie polskiego dystrybutora pod adresem www.audiostacja.pl. I mamy wysyp odpowiedzi. I mamy wygraną. Moby Extreme Waves. Natomiast pierwszy był Upton.pl, ale bez tytułu. No tak, nie. Liczy się tytuł i autor. Pierwszy tytuł i autor. Czyli Janko. Janko tak. Wygrywa. Dokładnie. No to brawa dla Janka. Kubek pojedzie do ciebie, jak tylko Chris siądzie samochód i zrobi 60 najbliższych kilometrów do paczkomatu. Oczywiście zostaw nam adres, gdzie mamy ci go wysłać. Gratulujemy wygranej. To co, jedziemy z pytaniami. Jesteś gotowy, Chrisu? Bo łatwo tak nie jest. Będzie. Proszę bardzo, Roberto. Musicale. Musicale. Tak. No tak, musicale to jest trochę jak film. To znaczy w takim sensie, że z reguły muzyka jest pisana od A do Z przez kogoś albo grupę, albo jest składana z piosenek. Też tak się dzieje. Ja nigdy nie miałem okazji do musicali nic popełnić, natomiast można, to znaczy inaczej. Są musicale, w których, ale to jest rzadkość, w których jakieś tam piosenki trafiały. Ja bym się raczej skupił na filmach, bo to jest dużo bardziej przystępna rzecz. Do musicali się podejrzewam dużo trudniej dostać. Z racji tego, że poza tym ja też myślę, że łatwiej jest napisać piosenkę nie do filmu niż do musicalu. Tak sobie mówisz tak, ale no bo jakby no musisz najpierw dostać tego, jak to ktoś powiedział o Michale Archaniel, o Kaplicy Sykstyńskiej, panie profesorze, niech nam pan nie mówi, jak on to namalował, tylko jak on tego joba dostał. No to jest właśnie o tym. Michał Anioł musiał przede wszystkim dostać tego joba, a potem namalować, więc no musical na pewno, jeżeli chodzi o muzykę pisaną specjalnie do filmu, tak, o czym nie rozmawiamy dzisiaj, ale możemy wspomnieć, to jest ta kwestia po prostu bycia w takiej relacji, która pozwala nam na to, żeby ktoś nas o to poprosił, a my to wykonali. Więc tak. Żeby po prostu dostać tego joba. Tak jest. Janko, Q&A. Jakie instrumenty VST byś wymienił jako must have przy produkcji muzyki filmowej? Pozdrawiam. Znowu, jeżeli to jest muzyka pisana, czyli taka no, nie piosenkowa, tak? Bo tu mówimy po prostu o ścieżce. Pewnie o ścieżce dźwiękowej raczej. Pisanej. No to na pewno Omnisphere jest nie do jakby to musi być. Nie, u mnie to działa zawsze. Cała kolekcja różnych bibliotek symfonicznych, bo akurat tego typu rzeczy robię.
Jeszcze jest też Zebra na pewno, która też jest bardzo popularna. Zebra, tak? UE Zebra, coś takiego. Mm-hmm. Ja tego nie mam, ale wiem, że notabene chyba no kompozytor, czyli poczekajcie z o Jezu. No patrz, Hans takie Zimmer. Pytanie Hans Zimmer. Hans Zimmer tego używa, natomiast no, ja używam tego, używam Arturi, wszystkich syntów. Mhm. Jako takie analogowe wtyczki. Ja osobiście, aha, no i instrumenty oczywiście realne, ale tak, z tych VST to mam całą kontakta, w sensie całą bibliotekę Complete i bardzo wiele bibliotek symfonicznych. Od razu cię, kontynuacja mała tego pytania, bo wspomniałeś o Omnisphere. Mhm. Zdaje się, że nie wolno wykorzystywać presetów z Omnisphere do filmu, nie? W pojedynczy, tak, to znaczy w takim sensie musisz je mieć zmiksowane. Muszą czymś. Być w miksie, tak. I to jest tak. Też ważne, żeby to powiedzieć, że tak. bo to są... Czyli nie możesz gotowego soundu takiego, który wrzucasz? Nie. No, znaczy preset możesz użyć, tylko on musi być z czymś. Musi być z czymś. Mhm. Tak, to znaczy on nie może być sam, ale tam... Nie może być sam, okej. Okay. Tak. Tak. Ale to jest zapisane w tym drobnym maczkiem w licencji, której tak. Nikt nie czyta, więc spokojnie. Tak. Robert, czytasz następne pytanie? Okej, okay. Każdy film czy serial ma swój motyw, temat przewodni. Czy on wynikiem pracy nad całą muzyką, czy rodzi się pod wpływem jakiegoś konkretnego bohatera lub akcji? Muzyka powstaje, i to drugie pytanie też, tak? Rozumiem, że łączymy to. Muzyka powstaje do samego obrazu, czy dostajesz wcześniej scenariusz i wtedy przygotowujesz muzykę? Jest i to, i to. Czyli mamy leśniczówkę, na przykład dostałem scenariusze i siedziałem w lesie zamknięty przez parę dni, gdzie tworzyłem tematy do tego, a potem je rozwijałem. Czyli tutaj to zahacza o pytanie z Rafała Zapton. Tak, czy jest wynikiem na całą... No, i czy rodzi się pod wpływem konkretnego bohatera? Może, oczywiście, tak. Jest, to nie jest tak, że wszystko jest pisane od razu, tylko ta muzyka jest ciągle zmieniana i w przypadku seriali no chcemy, żeby był gdzieś tam motyw przewodni, chcemy, żeby te rzeczy się gdzieś powtarzały, ale nie były takie same, więc te motywy przerabiamy. I właśnie tu jest dokładnie ten sam mechanizm, słuchajcie, co w piosenkach, czyli mamy motyw główny jakiś, powiedzmy, że ten motyw ma 15 elementów, tak, w aranżacji, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby niektóre motywy zamknąć, i po prostu jednym słowem otrzymujemy zupełnie nową wersję, która brzmi inaczej. Możemy zmieniać tempo, możemy zmienić tonację, możemy jedną ścieżkę MIDI, skoro już jest MIDI, to możemy zamienić inną barwą, ale używając tych samych nut, jeżeli tak to można nazwać. Więc tutaj możliwości jest dużo. I to dokładnie działa tak samo jak piosenka, tylko że piosenkę piszemy i ona potem idzie w świat. Natomiast my, myśląc jak edytor muzyczny i myśląc to, czego on będzie potrzebował, będziemy przygotowywać te nasze utwory lub wracać do starych utworów i je na nowo jakby eksportować, tak żeby ta osoba mogła łatwo zaadaptować nasze piosenki do filmu. Mhm. Ale też mówisz o tematach w filmie, to też jest tak, że zdaje się, że każdy bohater ma swój temat, nie? Zazwyczaj tak się to robi. Jest, tak. Bardzo to ładnie jest... to Williams pokazał w Gwiezdnych Wojnach na przykład. Tak jest. Nie? Gdzie tak, masz natomiast... osobny temat Vadera, osobny Luka i tak dalej, nie? Tak, tylko że trzeba pamiętać, że Gwiezdne Wojny były montowane do muzyk klasycznych. I ja mówię o zasadzie, nie? Mówię o zasadzie, tylko zasada była wybrana już, można powiedzieć nawet, że jakby kolorystyka i takie... Taka trochę charakterystyka tych muzyk była wybrana na podstawie istniejących muzyk, a potem George Lucas poprosił Williamsa, żeby on zrobił coś, co inspiruje się tymi muzykami, więc mu przygotował w jakiś sposób teren i to jest jedna z rzeczy, która istnieje, z którą kompozytor muzyki filmowej musi czasami się zmagać. To jest muzyka, która tak zwana tymczasowa, no, temp music, czyli tak, która została włożona w czasie montażu, żeby sobie pomóc. I nie wybrał klimat, który mu odpowiadał, a potem, a teraz napisz tak, żeby było inaczej, a tak samo. Tak, tylko lepiej.
No i pytanie, ci, co bardzo są dobrzy w prezentowaniu swojej muzyki, mogą zaproponować coś nowego i przekonać reżysera, produkcję, ktokolwiek, kto tam ma decyzyjność, o tym, że jednak ich propozycja jest po prostu lepsza. No albo pozostaje im po prostu napisać coś, co jest jak najbliższe tego, co już było, i do tego, uwierzcie mi, się bardzo szybko przyzwyczajają wszystkie piony produkcji, więc jak już muzyka powstanie i tam siedzi, a nie ma być użyta, no to jest oczywiście zawsze wyzwanie większe. Dokładnie to samo, ile razy wysyłaliśmy pierwsze wersje, panowie, do artystów. Tak. I potem miks się nie zgadza, bo oni wolą ten bo się przyzwyczaili do wersji. Demo. To tej pierwszej nagranej na iPhone'a i na gitarze. Tak. I ja chcę mieć ten dźwięk, tak. Tak, dokładnie tak. Dobra, dalej. Twoi ulubieni, ale najmniej docenieni kompozytorzy muzyki filmowej to? Co znaczy docenieni, bo na przykład ja uważam, że Hans Zimmer jest w sumie, jeżeli chodzi o nagrody, niedoceniony. Tak mi się wydaje. Jest doceniony oczywiście jako sukces komercyjny i że pisze do tylu filmów, ale z racji tego, że według mnie nie pisze bardzo tematycznie, to omijają go wszystkie Oscary, oprócz jednego, bo tylko chyba jednego miał. I no to jest taki przykład właśnie człowieka, który jest bardzo popularny, w pewnym sensie, wszyscy o nim wiemy i oczywiście i wszyscy w filmie go doceniają, oczywiście profesjonaliści, że tak, zawodowcy, cały światek filmowy go docenia, natomiast on jest niedoceniany pod kątem takich na przykład nagród filmowych, nie? Że on niewiele, zawsze gdzieś się ocierał o tego Oscara i przegrywał z jakąś inną muzyką. Ja się przyglądam temu od paru lat, więc to jest na przykład kogoś takiego. A nieznani, no to nie wiem. Jakby z tych filmów, które jak widziałem... Jak nieznani, to jak masz znać, no na Boga. No właśnie, jak są nieznani, to są... To są dalej ja na przykład bardzo, bardzo... A, jakie to są... Jakie to są pytania, jak to mówię, jakieś, no, jak nam się dostać? No, Jaguar Rec w Polsce to jest taka firma, która dużo, dużo dostarcza. Jest też Paris Musique w Polsce. I jeszcze jest trzecia, której nie pamiętam teraz, natomiast na zachodzie jest ich kilka i ja wam linki mogę jakby wysłać do firmy, która zajmuje się jakby to nazwać, takim rankingiem tych banków. Bo rozumiem, że na Viprumie taki ranking, taki link wrzucisz. Wrzucę go, może nie, muszę go, tak, jest taki ranking. Więc super, można. Następne. Robert, pytanie, jak zapraszam. Trafić ze swoją muzyką do filmu, omijając jednak bank muzyki. Bardzo ciekawy odcinek, tak by the way. Tylko relacje. To znaczy musicie znać kogoś z filmu, czyli producent, reżyser albo właśnie ten edytor muzyczny, czyli człowiek, który wkłada muzykę i będąc w tym wypadku, jeżeli składa z piosenek muzykę, bo jak to jest muzyka taka filmowa czysto, to z tego, co widzę, to trzeba zacząć na bardzo niskim, znaczy na niskim poziomie, stosunkowo niskim, bo on nie musi być niski jakościowo, czyli pisanie muzyki dla studentów do filmówek. Czyli jakby każdy, wiecie, studenci z akademii filmowych muszą robić swoje dyplomowe prace filmowe i oni potrzebują muzyki. Albo wystarczy znać siebie na przykład, czy to mało? Mnie? No wiesz, to jest trochę trudne pytanie. To jest za dużo, to nie za bo mało. Jesteśmy w tym samym zawodzie. Jak ja przedstawię jakąś muzykę moim znajomym, to się zapytają, ale po co to Chris robisz? Przecież ty piszesz muzykę, to co będziesz kolegiem. No tak, czyli trzeba szukać własnych kontaktów. Dróg. Tak, jasne, to jest trochę tak jak wiecie, trochę tak jak fora, na których rozmawiają sami kompozytorzy. To nie ma sensu. Bo oni sobie pracy nie znajdą. Oni powinni być, kompozytorzy powinni chodzić na fora filmowców i im mówić, słuchajcie, ty fajny film napisałeś, podoba mi się tam, wiesz, pozwoliłem sobie zrobić tam jakąś tam muzykę do tego, może ci się spodoba albo na przyszłość. Tego nigdy nie wiadomo. Moje wszystkie rzeczy były z przypadku, więc i nigdy nie próbowałem trafić z muzyką do filmu, więc nie wiem, uczciwie. To, co widzę To dokładnie jest to, co powtarzają wszyscy, jak się pytają, jak się, wiesz, jak się wybić. No.
No tak. Wiesz, no, grać, nagrywać, tak. Nagrywać, tworzyć. Grać, formowo. Nagrywać, tak. Wyczekiwać ewentualnie gdzieś pod teatrem, jak ktoś wyjdzie znany właśnie z teatru, jakiś reżyser i wręczyć mu płytę. Tak jak mój kolega tak właśnie zrobił i pisze do dzisiaj muzykę. No, tak. Następne pytanie, Mikołaj. A co jeśli piosenka, którą chcę dać do filmu, do bazy filmowej, została już oficjalnie wydana? To nie ma problemu. Tu jedyną rzeczą, jaką tutaj, na którą bym zwrócił uwagę, to jest to, że żeby nie rozdrabniać się na bazy, takie bazy, gdzie można po prostu wrzucać muzykę bez wyłączności. Czyli są takie bazy piosenek, gdzie po prostu edytorzy mówią, może pan tu wrzucić na swoją piosenkę i oczywiście może ją pan wrzucić do innych baz. My nie mamy z tym problemu. To nie jest dobra droga, bo z reguły to są dość duże bazy i tam człowiek ginie trochę w tłoku. I oni się nie starają, bo oni mają tych piosenek miliardy i wiecie, no mają jakąś tam search engine, którego używają generalnie amatorzy robiący swoje filmy domowe i tam sobie wykupują te piosenki na takich zasadach, jakie są ustalone przez daną bazę. Natomiast jeżeli chcemy naprawdę gdzieś dotrzeć, to muszą być bardziej elitarne bazy lub agenci i dla nich nie ma problemu, że piosenka już istnieje, bo to są zupełnie dwa rynki, zupełnie dwa obszary eksploatacji, to się nazywa zawodowo. Obszary eksploatacji, czyli jedyne, na czym im zależy, to jest to, że w momencie, kiedy my oddajemy tą piosenkę i podpisujemy wyłączność, to podpisujemy wyłączność na licencjonowanie, na sync license tak zwane, tej piosenki w jakimś filmie i że inna baza lub agent nie będą mieli przez tam jakiś okres, na który się godzimy, powiedzmy 2-3 lat, czy 5, jak ktoś chce, przez który to okres ten agent lub ta biblioteka może dysponować wyłącznie tą piosenką i nikt inny. Jeżeli chodzi o eksploatację do obrazka, nie? A ona sobie może normalnie funkcjonować w radiu i to niczym nie przeszkadza, bo to jest zupełnie dwa różne obszary. Okej, okay. Super. Robert? Chris, a ile masz własnych pozycji w takim banku? I to jest bardzo dobre pytanie. Mam ich kilka, ale nie dużo, dlatego że ja z reguły piszę muzykę do filmów. Po prostu i mi ją zlecają, więc to jest zupełnie inna bajka. Natomiast to, o czym ja mówię, czyli ten główny temat naszej rozmowy, to wynika nie tyle z mojego własnego doświadczenia, ile moich kolegów paru, których mam i w sumie nie, w Polsce to tylko jednego, ale za granicą mam paru, którzy tylko z tego żyją i mówią, że po prostu, wiecie, piszą po prostu piosenki. Mają tam po 150 piosenek, 200, bo robią to już od wielu, wielu lat i żyją tylko z tantiemów. Po prostu stantiem się mówi chyba, stantiem plus tych licencyjnych oczywiście opłat, które są tam uiszczane za każdym razem. W moim, zresztą no, dobre pytanie, bo jak już wspomniałem z Robertem, zaczęliśmy sami też tworzyć takie utwory właśnie z przeznaczeniem do takich banków. Więc w tym roku oraz te kolejne lata będę budował taką właśnie bazę, ale wiem, że to działa, no bo mam przyjaciół, którzy to robią z dużym powodzeniem. Tommy Lee, w jaki sposób budujesz emocje w filmie? Proszę bardzo. Rozumiem, że za pomocą muzyki, a nie czegoś innego. Cisza jest cudowna. Cisza to jest jedna z najbardziej takich ewidentnych rzeczy. Jeżeli urywamy nagle muzykę i zostaje, jak to mówią, room tone, czyli największy, najlepszy, najsławniej, jakby najbardziej przydatny wynalazek, jak to mówią reżyserzy niektórzy w filmie, to jest room tone, czyli to jest ta cisza, to powietrze tak zwane, które jest, jak nie ma nic innego, jak muzyka, nie ma dialogów, muzyki, to zostaje ten w tej ciszy zostaje to powietrze. A emocje, to jest bardzo ciekawa rzecz w sumie to pytanie, ponieważ zauważyłem bardzo często, że jeden utwór wywoła skrajnie opozycyjne emocje w zależności od tego, w której scenie on stanie. Zdarzało mi się wstawić utwór, ten sam utwór, do dwóch skrajnie różnych scen i kontrast był taki, że w jednej scenie to było bardzo radosne, a w drugiej przesmutne. To jest po prostu kwestia kontrastów, mi się wydaje. Tak? A jeżeli chodzi o narzędzia, to na pewno wyczucie tego, jaki jest puls tej sceny, jaki jest
przekaz emocjonalny i dodanie lub niedodanie takiej muzyki, która uwypukli i dopowie jakby tą dopowie do tej historii, która jest opowiadana, nie? W danym momencie. Ale to mogą być, nie wiem, no to może być bardzo proste piano albo jakaś bardzo... To trochę serducho dyktuje też, nie? Tak, no bo wiecie, jak jest kino akcji i wszystko zasuwa, tak jak w archiwiście miałem wiele takich scen, albo na przykład akurat nie przeze mnie pisana, ale przez Piotra Mikołajczaka, naszego gościa, którą tą muzykę ja produkowałem do Syna Królowej Śniegu, to tam jest po prostu, Piotr wymyślił parę nut na skrzypcach, takich ekstremalnie zawodzących. I to jest straszna scena w filmie, okropna, bo to jest morderstwo dziecka i ta scena zabija. Po prostu tam nie ma nic. Tam są tylko te smyki solowe, nagrane oczywiście i wszystko jest w barwie. Wszystko jest w barwie, dlatego wracam do tego, żeby jak najwięcej nagrywać akustycznie rzeczy, że to jest to, co najbardziej niesie. I ja też dostaję, wiecie, dostaję przykłady muzyk filmowych od ludzi, którzy wysyłają z prośbą o opinię i dostaję na przykład często nieprawdopodobnie rozbudowane orkiestracje takie a la disneyowskie, wiecie, gdzie tam fruwają po prostu te instrumenty i widać, że to był ogrom pracy, żeby to w VST-kach oddać i to jest nierzadko bardzo fajnie zrobione. Natomiast to jest bardzo... No, ile jest filmów, w których coś takiego się przyda? Ale za duża faktura po prostu, tak? To znaczy, wiesz, no po prostu to za jest... Za dużo nut, panie Mozart? Trochę tak, to znaczy to jest bardzo niewiele filmów, skorzysta z takiej muzyki, a żeby ona w ogóle się w takim filmie pojawiła, to ty musisz mieć odpowiednie wejścia, no bo to jest film wysokobudżetowy, nie? No ale to wystarczy zadzwonić do Walta, przecież to jest moment. No tak, no. Tylko że Walt ma jeszcze jakby kilku innych kolegów i oni też już piszą i wiesz, więc mi się koledzy, wydaje... Koledzy. Tak, koledzy. Kolegów i koleżanki. Natomiast ta oszczędność, zresztą słuchajcie, zobaczcie jak jest w filmach współczesnych, to wcale nie jest taka skomplikowana muza, to znaczy ona jest bogata w fakturę brzmienia, ale ona nie jest bardzo, bardzo bogata harmonicznie. Nie? Mhm. Jak Hansa Zimmera weźmiecie, to jest głównie sound design, pomysł. Tak. Stworzenie jakiejś atmosfery, a nie Disney z Pościg przez Puszczę, nie? No, gdzie tam jest po prostu, wiecie, 32 na drewnie i 16 na smykach i to wszystko zasuwa i to są, nie wiem, Piraci z Karaibów. O, to jest rzadkie, nie? To są rzadkie przykłady. To, o czym my mówimy dzisiaj, to naprawdę oszczędność formy jest bardzo wskazana, bardzo. Bo czasami to jest jeden instrument. Nie? No dobrze. Zbliżamy się pomału do godziny 9, więc jeszcze ostatnie dwa pytania. Bardzo proszę, Roberto. Hej, Chris, pytanie trochę poza tematem, ale widzę Edwinę. Do czego jeszcze używasz tego mikrofonu? U mnie sprawdził się dobrze na wokalu i gitarze akustycznej. Pozdrowienia. Bardzo dobrze działa w nasetce. też do wokalu, tak, do wokalu. Aczkolwiek ja do wokalu czegoś innego często używam, ale często też siedzi jako ambient przy niektórych nagraniach, na przykład fortepianu albo pianina z daleka. No dobrze. To mieli w takim razie ostatnie pytanie tutaj w programie. Jakie motywy wokalne najchętniej nagrywasz w muzyce filmowej? Prawie wcale. Ja praktycznie oprócz jakiejś piosenki tytułowej to ja nie mam wokali w mojej muzyce. Nawet żadnych zastanawiam się. Nic? Nie. Jakieś wokalizy, jakieś... Nie. Jak teraz zastanawiam się, to nie. Dlatego ciągnie mnie do tej piosenki, o czym właśnie też to, co robimy z Cichym między innymi, ciągnie mnie do piosenki, no bo tam jest wokal. Nie? I po prostu jak piszę muzykę, to z reguły oczekują ode mnie... No, muzyki instrumentalnej jakoś nigdy nie zdarzyło się, żeby tam się znalazły wokale z jakiegoś powodu. Czyli nie używasz głosu jako instrumentu w tej muzyce? Nie. Może mi się raz czy dwa zdarzyło, ale... Najwyższa pora.
No, no, w Droga Wolności Piotr Mikołajczak piękny temat miał i właśnie tam był w głównym temacie, była wokaliza operowa taka, przepiękna, ale to nie ja pisałem, tylko produkowałem. Ale tak to... No dobrze, tak się sprawnie uwinąłeś, że jeszcze jedno pytanie w takim razie. Czy można wrzucić do swojego portfolio sceny z cudzych filmów z własną muzyką tylko po to, żeby pokazać samą muzykę, czy to już łamanie praw autorskich filmów? Chodzi o taki wideo sampling trochę. Nie pamiętam, jakie to są, wiecie, długości, ale tak, nie ma problemu. Poza tym jest wiele filmów dostępnych z prawami takimi. To trzeba sprawdzić na YouTubie nawet są, czy na Vimeo też. Jest też taki link, ja bym musiał go znaleźć, jest taki link specjalny, gdzie są filmy po prostu, gdzie jasno jest napisane, że można je używać właśnie do tego, dla studentów muzyki filmowej na przykład. Nie? Ja gdzieś wpadłem właśnie na taką stronę, gdzie były fragmenty filmów z dźwiękiem, ale bez muzyki. I to jest bardzo, i do tego bym jakby wszystkich namawiał. Można znaleźć. Można trzeba znaleźć. Testować. Trzeba testować, nie ma lepszego testu jak wsadzenie swojego utworu i sprawdzenie. Bo oczywiście mówimy o piosenkach, ale absolutnie nie musi tam być wokali. Znaczy utwory, o których dzisiaj mówimy, nawet jeżeli to nazwaliśmy piosenkami, to absolutnie jest jasne to, że mogą nie mieć w ogóle top line'u wokalnego. Nie? No, może to być krótki metal. Dobrze, kochani, 21. Ten temat po prostu jest jak rzeka. I co za tym idzie, proponuję, żebyśmy go kontynuowali w VIP roomie za chwilę. Co ty na to, Chris? Tak jest. Więc zapraszamy muszę was. Muszę sobie przypomnieć, jak tam dotrzeć. Ale... Wiesz co, wystarczy być naszym patronem. Musisz wejść na stronę patronite.pl. Tak. Dobrze. Łamane przez nasetkę. Wrzucić złocisza. Dzięki temu my będziemy mieli z Robertem na kawę. Tak. Dobrze. A ty będziesz mógł się, na kawę. No, oczywiście, przecież nie tak to działa. Wszyscy wiedzą, że my z tego mamy pieniądze na funkcjonowanie programu, a wy z tego macie wiedzę, która jest na kanale VIP. Tak. Bardzo wam serdecznie dziękuję, panowie. Ostatnie pytanie zazwyczaj należy do Chrisa, ale ono tym razem będzie należało do Roberta. Kurczę, to naprawdę teraz mnie zaskoczyliście. Chrisu, co byś, znaczy to tak, już tu już padło, chyba wszystkie padły pytania tak naprawdę, ale może inaczej, co byś zaproponował w ogóle takim początkującym zupełnie kompozytorom muzyki filmowej, od czego zacząć, od czego jak inspiracje, źródło wiedzy, źródło instrumentarium i programu, co, od razu tak szybko i krótko na temat, szybko? Co byś polecił? Zacząć słuchać filmów zamiast je oglądać. I pozamiatał. Dobrze, to ja cię w takim razie jeszcze zapytam o jedną rzecz, bo to jest już tradycją w naszym programie, o Dekalog producenta. Nie wiem, czy czytałeś go kiedyś. Tak, czytałem, ale bardzo dawno temu. Okej. Ponieważ jesteśmy obaj autorami tego, nie będę cię pytał, co o tym sądzisz, bo trochę wiem. Natomiast zapytam cię, czy... No ten dekalog funkcjonuje już prawie 2 lata. Tak. Czy coś przez ten okres zauważyłeś, coś byś zmienił, coś byś dodał do niego, jakoś go uaktualnił? Ja myślę, że taką główną myślą, jaka mi się ciągle przewija i nie wróciliśmy do tego, to jest to, o czym myśleliśmy na początku, czyli żeby dekalog służył jako taki kręgosłup do rozwinięcia tego w dużo szerszej formie. Natomiast jak to zrobić? No, jak sam wiesz, nie jest takie łatwe, ale myślę, że aż się prosi, ponieważ jest to skrótowa rzecz, skrótowy materiał, który wymaga rozwinięcia w wielu aspektach. Tylko trochę czekam na inspirację, więc może widzowie będą mieli jakieś sugestie co do tego. I na te sugestie czekamy. Tak jest. Kochani, Chris, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Mega odcinek dzisiaj. Ja Robert, bardzo dziękuję za pomoc w prowadzeniu. Dzięki. Bo... nie byłoby to takie proste. Z tej okazji chcemy wam życzyć wszystkiego najlepszego, bo to jest ostatni odcinek przed świętami. Ja od razu pokazuję mój ten. Chris się założył w jodę, łukę. Pięknie. Kochani, wszystkiego najlepszego na te święta wam życzymy.
I co? Widzimy się w pokoju VIP za chwilę. Jest. A za tydzień kolejny odcinek na setkę, bo nie zasypiamy gruszek w popiele. Tak. Wszystkiego wam dobrego. Dziękujemy panu. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć. Hej. Witamy was wszystkich. Witamy. Powiedzieliśmy sobie, że będziemy próbować w ogóle robić to trochę bardziej profesjonalnie, więc zaczynamy od subskrypcji. Prosimy was uprzejmie, usilnie, subskrybujcie. Tak, dzwonku. Zasubskrybujcie, jakie to jest trudne słowo. Zadzwonkujcie, tak. Skomentujcie, udostępnie. I zlajkujcie. I zlajkujcie. Zlajkuj. Ten czas Mikołaj sprząta. Oj, przepraszam, Mikołaj. Tak, oj, podnieś nogi. Dawaj. Tak, pomyślmy, tak, o jest. A ja mam tu organ. Nawet nie możemy przerwać. Półtora metra za nami, okej. Nie zapisałeś, witamy. Grzesiu powiedział, żebym zapisywał wszystko, rozpisał sobie cały plan dzisiejszego spotkania, no to tak to zrobiłem, mam kolory, wszystko będę podkreślał, żebyśmy się nie pomylili. Tak jest. Może za 10-setnym odcinkiem nam to wyjdzie... Dobrze. Dokładnie. O. Traktorzysta. Traktorzysta, tak. I od tego jest właśnie producent. No właśnie. I od tego właśnie jest producent. Czyli my. To jak ja do tego podchodzę, to jest bardzo edukacyjnie. No to skoro tak, to okej. Okay.